Siemanko w nowym vlogu. Patrzę. Przyjechałam właśnie po pracy do domu i chciałam wam pokazać, bo wróciliśmy z Majorki i patrzę, a w robocie czeka na mnie niespodzianka. Zobaczcie, dostałam coś z firmy Royal. Zaraz zobaczymy, co to jest. Otwieramy to. I przyszły nowe wlepki, bo już nam się skończyły. Także zamówiłam następną porcję wlepek. No, rozpakowuję zawartość paczki niespodziankowej. Dobra, kochani, już to rozwaliłam, tą paczkę. Teraz zobaczymy, co w niej jest. Z wami to rozpakowuję. No, co my tu mamy? Notesiki firmy Royal. Proszę bardzo. To jest co? Kurna! Ja! Co to jest? Kalendarz? Czy też notesik taki z długopisem? Notesik taki z długopisem, ale jaki to elegancki jest, powiem wam. Że bardzo elegancki materiał taki. Dobra. To jest firma, która zajmuje się w ogóle chemią do kamperów. Słuchajcie, do kamperów i do przyczep. No, no nie tylko do kamperów. O, bidonik. Proszę. Ha, na kawusie. No, akurat nam jednego, słuchajcie, brakowało, bo ja kiedyś kupiłam w Selgrosie 3, a jednego nam brakowało. To mamy już jeden. Dobra, to sobie później wsadzę. A długopisy jeszcze w międzyczasie mi wypadły, też z firmy Royal. Kurna, ale Royal mi zrobiła niespodziankę. I kochani, nie uwierzycie, ale właśnie nam się skończyła chemia. Mieliśmy kupować, tylko pojechaliśmy na Majorkę. I mamy chemię do kampera, znaczy do kampera, do przyczepy naszej, nie do kampera. O, parasoleczka. Kurna, tu jest co? To jest co? Tu jest co? Termos! Ej, kurna! Termos prawdziwy! Ciekaw jestem, czy dobry. Bo niektóre są naprawdę takie bardzo dobre termosy. Termos. I teraz mamy tak. Papier toaletowy. Do chemicznej toalety. Oj. Tu mamy pianka do czyszczenia łazienek. O, nie miałam nigdy takiej płanki. Zawsze czyściłam zwykłą chemią. O, to fajnie. Widzicie? Autobusy, samochody, łódki nawet. Kampery i przyczepy. Dobra, poczekajcie, zdejmę te okulary słoneczne, bo ja mam tylko do jeżdżenia. Tu jest co? A, wiem co. To są saszetki, słuchajcie. Do kibelka. Czyli zamiast płynu saszetki, tak. To jest różowy płyn do naszej spłuczki, bo my używamy różowego płynu. To jest co? Spray deodoryzujący do toalety. Ciężkie słowo. A, czyli do mycia. Tak, do mycia. Toalety. O, do szarej wody. Płyn do czyszczenia zbiorników szarej wody i zbiorników na fekalia. Super. Mieliśmy sobie to właśnie kupić. Bo nasz pojemnik na szarą wodę już obrzydliwie wygląda, więc fajnie. To jest co? A, to też jest fajne. To już używaliśmy, tylko z innej firmy. To się płuka rury. Koncentrat dezodoryzujący szarą wodę ogranicza powstawanie odorów. Czyli wlewa się do, no, do zlewów i już to kiedyś robiliśmy. To jest też bardzo fajne, pomaga. To jest co? Szampon do mycia, o, kamperów i przyczep kempingowych. Super, dzięki. Ha, ale Łukanio będzie zadowolony. Jeszcze Łukanio nie wie, że dostaliśmy takie prezenty. Czyszczenie markizy, przedsionków, namiotów, parasoli i leżaków. O, i też powiem wam, że w życiu nie wiedziałam, że coś takiego jest. No, także teraz już wiem i dostałam. To jest co? Usuwanie czarnych smug, zacieków, owadów. O, kochani, to też jest fajne. To nawet do samochodu by się przydało. I tu jest, ale co to jest? Żel do mycia plastikowych, ceramicznych muszli klozetowych. No, w opakowaniu jak Domestos, a też jest z firmy Royal. Także też super rzecz. Powiem wam, że ja dużo z tych rzeczy to nie miałam pojęcia, że w ogóle istnieją. Więc nawet nie,
nawet nie myślałam pytać o takie rzeczy, powiem wam, a teraz dzięki firmie Royal to wiem. Także dziękuję firmie Royal za taką niespodziankę, słuchajcie. No i co, będę testować. Jak wytestuję wszystko, ale powiem wam, że tej chemii trochę jest, plus te wszystkie gadżety, więc jak posprawdzam to dokładnie, jak to się działa, chociaż powiem wam, że ja znam tą firmę, dlatego że takie rzeczy dostajemy na zlotach, więc ja znam tą firmę i ta firma mi odpowiada, ale wielu produktów nie miałam pojęcia, że takie istnieją. Także zwykłej chemii używałam, a tu jest specjalna chemia, więc poużywam i dam wam znać, jak to działa. Także paczka jest naprawdę fajna. Łukasz, jak przyjedzie, to się ucieszy, bo mieliśmy właśnie robić zamówienie internetowo, żeby sobie zamówić, bo nam się wszystko pokończyło. Ta Majorka nam weszła w paradę, bo wiecie dobrze, że Majorka nam wyszła znienacka ze względu na Olgę, więc my na tą Majorkę pojechaliśmy tak naprawdę, zamówiliśmy ją w czwartek, w niedzielę, więc daliśmy sobie na razie spokój z zamówieniami, ale trzeba po prostu pozamawiać nam wszystkie te chemiczne, bo wszystko nam się pokończy, nawet papier toaletowy nam się skończył, także naprawdę firma Royal trafiła nam akurat w dobry moment, więc nie będziemy musieli, widać. Także jeszcze raz dziękuję firmie Royal i oczywiście posprawdzam to wszystko, pokażę Łukaszkowi, niech pomyje wszystko i damy znać jak to się w użyciu sprawdza. Także do później. Czekam na Łukaszka, słuchajcie, bo jeszcze mamy niespodziankę. Ale jeszcze nie przyjechał, zamykam bramę. Jeszcze nie przyjechał, więc jak przyjedzie, to wam pokażemy naszą niespodziankę. No i kochani, przyjechał Łukaszek, ale już bardzo późno jest, godzina 22. Z taką niespodzianką, Łukaniu, przyjechał. Co to jest? Co to jest? Co to, Łukaniu, jest? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, dobry wieczór już chyba. Dobry wieczór. No, także jutro wszystko powiemy, ponieważ jest dzisiaj ciemno. A chodź ci pokażę, jaką ja niespodziankę z roboty przywiozłam. Jaką? Ha, kochany. Nie większą od mojej. No większą na pewno nie. Z butów wyskoczysz. Tak? No. Dobra, to idę. Idziemy, u nas ciemno, bo jest po 20, słuchajcie, drugiej. A Łukaniu dopiero przyjechał. Także będziemy się kąpać, idziemy spać. Ale pokażę wam, pokażę Łukaniowi, bo to on, to też dla niego, to co dzisiaj dostaliśmy. Zapal światło, kotek. O, zobaczcie. Coś ty przywiozłaś. No, czekałem. Wróciłam z Majorki i taka niespodzianka na mnie czekała. O, a skąd to? Co to? No, firma Royal nam przysłała. Żeby spróbować? No. Ty, ale zobacz, szampon nawet. Do czego? Szampon do mycia, słuchaj. Aha, szampon do mycia. Usuwanie czarnych smug, zacieków, owadów. No. To jest po prostu taka chemia, o której ja nie miałam zielonego pojęcia. Akurat nam się płyny pokończyły do rur. Aha. Śmierdzących. No nic, to trzeba jutro... tak, musisz, zobacz. Termos. To ja taki termos chcieliśmy kupić. Ciekawa jestem, czy on jest ten dobry taki. Patrz, na kawkę. Mhm. Nieźle, nie? Będziemy próbować. Będziemy próbować, nie? A co to jest, Domestos? Nie, no ja też nie wiem, że to Domestos. Żel do mycia plastikowych i ceramicznych muszli klozetowych. Aha, ale też myślałam, że to Domestos. Magic Fresh. No. Ty, nawet jest chemia do mycia umywalek. Aha. Wszystko do osoby. Do łazien, tak. No, ale to będziemy testować, nie? Zobaczymy i damy wam wszyscy znać. Także ja też mam niespodziankę, dużo mniejszą i mniej wartościową niż Łukania. A jeżeli chodzi o tego vana i mana w jednym, no to w ciągu dnia, jak będzie widać wszystko. Przyczepka stoi. No akurat nam się tak złożyło, że możemy sobie spróbować taki samochód. Tak, ale wszystko jutro. I chcemy spróbować i taki, i Mercedesa, i Iveco. No, ale zobaczymy. Jutro, co? Bo teraz już bym się poszła wykąpała i spać. Dobra, idziemy spać. Zarośnięty jesteś jak rąburak. No bo... co? W robocie cały dzień. W robocie dzień. No. Dobra, słuchajcie, dobranoc i do jutra. Gaś kotek światło przed domem, bo ja zapaliłam. To dobranoc, do jutra. No i jest rano i możemy wam pokazać, jak wygląda man, bo słuchajcie, tak jak od początku mówimy, o, Łukaniu wysiada, to my cały czas mamy w głowie, że kiedyś się przesiądziemy z przyczepy, ale na campervana. No i tak naprawdę szukamy samochodu baza. A ten dostaliśmy na test. Ale ten jest chyba za mały, my takiego małego nie chcemy, nie? Za mały.
No, ale jaki tu silnik jest mały. O Jezu, jak po sobówce, nie? No. Ty, ale w ogóle miejsca tam jest. No. Ja to byłam przyzwyczajona, że tego jest od cholery w takich samochodach. No. Co to za samochód jest, kotek? Man? Maluszki ten silnik, nie? No, jaki to jest, man? Witam was bardzo serdecznie. Ty, ale on jest jakiś taki zbajorzony chyba. No. Bo on jest taki jakiś ładny z wierzchu, nie? To jest MAN TGE 380, to tu muszę. A, MAN TGE 380. No to jest taki z traktorem, to kooperacja jakaś jest. A jakie to ma wymiary, Łukaniu? Ultrowy się, a mam tu takie książki. To pokaż. O, Jezu, jak gorąco. Ale słuchajcie, pytanie do was. Bo spotkaliśmy się z opinią, że jeżeli kamperwany, to w jasnych kolorach. Ty też się spotkałeś z taką opinią, nie? Że białe najlepiej, bo wtedy słońce nie przyciągają. Czy to jest prawda? Wypowiedzcie się, bo my to jesteśmy lewi. A dużo ludzi nam to powiedziało, że właśnie jeżeli robić kamperwany i chce się podróżować po tych ciepłych krajach, no to kupować białe ze względu na to, że białe nie przyciąga tak słońca. Coś w tym jest, bo ciemne przyciąga słońce, więc to może w samochodach też tak działa. No. Te wymiary tu są. No. Jakie tu są? Paka ma... znaczy nie, w tym akurat to jest 3,50, 3,45. Możliwe to jest? No nie wiem. Kroki zrób. Raz, dwa, no możliwe. Tak, możliwe, no. No. A najdłuższym 4,85. 4,85. No. No. Dobra, idę po metrówkę. Dobra, Łukasiu, ja mam metróweczkę. No. I słuchaj, i słuchajcie, o, bo my to wiemy, Łukaszek to wie. No. My mamy taki plan. Tak, ja będę mierzył. Mierz. Wiesz dokładnie, oj, Szymon przyszedł. Szymon, jedziesz z nami? Ile musi mieć kibel? No właśnie, zmierz u nas w przyczepie, ile ma szerokości toaleta cała, łazienka no. Szerokości. Bo słuchajcie, jaki mamy plan. Plan mamy taki, może ja was w ogóle, a tu nie ma gdzie nawet was położyć, wiecie? Muszę was trzymać. Albo tu? Nie. Nie wiem, może tu was wsadzę. O, nie, lepiej was będę trzymać. Słuchajcie, plan to mamy taki, że tu chcemy mieć łazienkę, o tu. Będzie się wchodziło tędy przez toaletę i tu będzie osobny prysznic. Ile jest szerokości łazienka? 110. 110. Nie, no to co ty, mam taką wielką łazienkę? No. Nie, no to co, jak w bloku. Nie, 110 to... mamy. Szerokość łazienki mamy 110? Tak. Do mlocha jakąś mamy. No bo prysznic jest 110 i tu jest wędzie, bo tu są szafki, ale to prysznic ma 110. Zaraz się okaże, że nie zrobimy z tego... Ty, 110. No 110. Słuchaj, ten najdłuższy ma 4,80, tak? Dobra, zmierzymy tu, czy nam się zmieści, bo tutaj to nam się nie zmieści. Na rowery, tak? Tak, my jeszcze chcemy za łazienką mieć na rowery. No. No to a idźmy od tamtej strony. No to wiemy, że ma 110. To co tutaj nam potrzeba? No tak, stolik. Tego by nie było. No tego by nie było. Tu bym chciała mieć kuchnię. Te fotele się odwrócą i one będą dotąd. Tak. Tu bym chciała mieć kuchnię z otwieranym stolikiem, żeby ten stolik nie był wiecznie otwarty. Zmierzyć kuchnię? Ile ma? Słuchajcie, bo jeszcze jedna rzecz. My robimy dwuosobowy van. Także jak... mówimy wam, co chcemy, a wy w razie czego nas poprawcie, albo nam podpowiadajcie, bo będzie nam łatwiej wtedy. Taki mamy zamysł. Zmierzę łóżko i tak. Zmierz po prostu kuchnię, ile ma. Zlew razem z kuchenką. I tu plan jest taki. Dwa fotele obracane. Tu bym chciała mieć ten panel kuchenny. Ze stolikiem rozkładanym. Przestawiamy obrotowo oczywiście te krzesełka. Tu bym chciała mieć lodówkę w zabudowie. Taką, żebym mogła mieć otwieraną dwustronną, jedna, druga strona, o tu. No i tu resztę, tylko ta lodówka, blat, no i obok tej lodówki, no te szafki, wszystkie te takie pierdoły, jak to się robi w tych vanach, te szafki, nie? I teraz tak, tu byśmy najpierw chcieli mieć, chcielibyśmy mieć bagażniki na rowery, żeby nie mieć je na zewnątrz. Potem chcielibyśmy mieć tą łazienkę. Potem tu 1,20 m łóżko, 2 metry długie. Ile ma kuchnia? Kuchnia? No. Sześć. No i nie ma blatu, a chcieliśmy mieć blatu, prawda? Nie, ale blat będziemy mieć otwierany. A, okay. No. 106, czyli dotąd by była kuchnia. No to weź zaznacz. No zaznacz. Nie będziemy tu pisać przecież. To jest nie nasz samochód. 106. I tu by była kuchnia, dotąd. No. 2 metry łazienka. 2 metry łóżko. 195 mamy. Ile mamy? 195. Tak? No to 195. 195. No i nie ma, już nie ma nic. Wyszliśmy poza samochód.
No dobra, 195 łóżko. I tu w takim razie 3 metry już wzięliśmy. 3 metry, a jeszcze 1,80 nam zostaje na... Bo tamten ma 4,80 najdłuższy, tak? Czyli 1,80 nam zostaje. 1,10 m łazienki i 70 cm na rowery. Bagażnik, możliwe? I kota chcielibyśmy mieć wewnętrznego. I prysznic zewnętrzny nad kotem. To już chyba widzieliście takie wany, nie? I teraz tak, jakby tu łóżko było, 1,20 m mamy łóżko szerokości. A szerokości to nie wiem. No to a weź. Szerokość to nie, nie jest istotne. A szerokości te samochody są jednakowe? A no nie. No właśnie. Ten ma ile? 120 to jest. No ale po co ci szerokość, jak tu nic nie chcemy mieć? No wejście do kibla. No to, a to nad kole? A, wejście do kibla. No a te nadkola są w innych vanach? No są. Jakoś nie zwróciłam uwagi, że są takie nadkola. Nie no wejście to spoko no. Co ci wejście? Zmierz jakie mamy łóżko. Szerokości? Tak. A szerokości te samochody są takie same? Czy ten dłuższy jest szerszy? No i teraz słuchajcie, wybieramy między 3 samochodami i też podpowiadajcie nam. Chcielibyśmy Mercedesa Sprintera, Mana i Iveco. To są nasze 3 bazy, które mamy w głowie. I oczywiście wszystko bierzemy te najdłuższe takie. Bo jednak trochę chcemy mieć przestrzeni. Zminimalizujemy wszystko, ale nie aż tak, żebyśmy się czuli niekomfortowo. Ile ma łóżko? 135. Ile? 135. No to gdzie? No to 130 trzeba zrobić. No dobra, sprawdź ten 480 samochód, czy on ma taką samą szerokość jak ten. Samą, no bo. Nie zmieścimy się z niczym. Nie, to te łóżka, słuchajcie, te łóżka w vanach to mają 1,20 m chyba. W tych takich vanach. Ja nie wiem jak to się nazywa, to jest jakaś fachowa nazwa. Jeszcze jeżeli chodzi o klimatyzację, bo też dużo ludzi nam poleca te wiatraczki w tych, wiecie, w tych oknach sufitowych i że to sprawdza się. To dajcie też znać, czy to rzeczywiście się sprawdza, czy lepiej klimatyzację, albo tak jak jest na przykład, że jedzie się i używa się tej klimatyzacji samochodowej. Nie wiem. To wszystko jeszcze przed nami. Długość, całkowitość, część, drzwi rozstawiają się. Nie wiem, szerokość, to jest szerokość. A ile kosztuje ten samochód? O ten właśnie, co w nim jesteśmy? Nie wiem jeszcze. Nie a, powiedzmy. Nic nie wiemy. Ceny powiemy wam później. O Jezu, no ale jest, powiem wam gorąco, nie? Wysokość może być 2,35 albo 2,80. Ale wysokość to tam i nie przeszkadza akurat. A to tu jest, nie wiem. Osi 3,20. Chcielibyśmy, żeby on z wierzchu wyglądał jak najmniej kamperowato. Żebyśmy mogli po prostu korzystać. Jest 196. 196? No to mi to nie przeszkadza ta wysokość. No ale tu podłoga druga dojdzie. No ale ja mam 1,74, to ile tego trzeba mieć? Zobaczcie, ja tu nie mam, zobaczcie. No tu ocieplenie, tu podłoga. No. To już trzeba. To już pod siebie chyba, nie? Tak, to już będziemy, jak będziemy w firmie, która będzie, bo oczywiście my tego nie będziemy sami robić, ponieważ my po pierwsze nie mamy czasu, a po drugie nie mamy zielonego pojęcia o tym. Więc się nie będziemy wygłupiać i nie będziemy tutaj mądrości jakichś swoich przedstawiać. Właśnie was prosimy, żebyście w razie czego, jakbyście mieli jakieś uwagi, albo jakieś propozycje, albo jakieś pomysły, to żebyście nam dawali. No i te 3 samochody, tak jak wam mówiłam. Mercedes, Iveco i Man. I wszystko w tych najdłuższych wysokościach, czyli te długościach, czyli te maksy. No i co ten samochód tak naprawdę wedle was musi mieć? Czy musi mieć 4x4 napęd, coś tam, nie? To też dawajcie w komentarzach znać, jakie macie z doświadczenia, co myślicie nawet, bo to wiecie, pomysły też się liczą. Może nam coś... My za campervanem to już się rozglądamy rok. I tak naprawdę cały czas nam coś dochodzi, coś odejmujemy, jakieś nowe pomysły i w ogóle. Więc wszystko jest ważne, tak nam się wydaje, nie? A ty, przyczepko, nie smuć się. To blaszak jest, no to co? Wiadomo, że jak zamknę drzwi, to będzie słychać. No bo z wierzchu to zacnę, tylko że właśnie ten kolor. Bardzo dużo ludzi, i my też tak niby uważamy logicznie, że biały nie przyciąga słońca, ale to też dajcie znać w komentarzach. Czy też macie takie samo zdanie, albo taki ten. No tutaj to wiadomo, że trzeba by było, bo to jest trzyosobowy, trzeba by było przerobić. Ja tutaj to się nie znam. Mogę tylko powiedzieć, czy mi się podoba, czy nie. No podoba mi się, taki kanciasty, ale...
Na tydzień nam go dali chyba, tak? 3 dni robocze. 3 dni robocze. A ten? 1100, łazienka 1100. To zostaje 70 cm bagażnika. Na rowery? Mało, nie? 70. No ale mi się wydaje, że łazienka nie jest taka długa. Trzeba po prostu teraz, jak będziemy gdzieś nie, na jakichś targach, to będziemy zmierzymy. Rowery, zobacz, 70 cm tak jest, nie? No. Tylko pytanie, czy te rowery tak wejdą w poprzek? No ja bym tak chciała. Dobra, słuchajcie. Bierzemy się za robotę. O, myślałam, że mi się włączyliśmy. Bierzemy się, słuchajcie, za robotę. Mierzymy to wszystko i w ogóle, a z wami się widzimy w następnym vlogu. Trzymajcie się i pamiętajcie, komentujcie i dawajcie nam znać, czy popełniamy jakieś błędy, gdzie się mylimy, co mówimy dobrze w ogóle, bo to jest ważne. Słuchajcie, bo to wszyscy wiemy, oczywiście ci, co jeżdżą w karawaningu, że to nie kosztuje mało pieniędzy, więc jak najmniej błędu, bo to wtedy jest fajnie. Także trzymajcie się, do następnego vloga. Pa! Jednak się jeszcze nie żegnamy, bo Łukaszek ma coś ważnego do powiedzenia. A nie wiem, czy ważnego, ale ja tak teraz rozkminiam tak. Że kupisz drugiego busa lochę, gdzie cię ciężko parkuje i z rowerami jeździ się tylko przez pół roku, a przez drugie pół roku bez roweru się jeździ, tak? No tak. Więc może przeanalizować się w taki sposób, żeby na hak zrobić zamykany boks, taki jak mają autobusy przyczepiane do tyłu. I na zimę to zdejmujesz, zostawiasz gdzieś. A, no nie pomyślałam o tym. No bo kurczę, no taką lochę, te rowery nie wejdą po pierwsze tak. Ale czyli co, chcesz mi powiedzieć, że powinniśmy się skupić na tym metrażu? Nie, tym raz większym, tym środkowym, 4,30. To jak 4,30 i te bierzemy tak, metr... 80 cm dłuższy niż ten. No to metr 10 zlew. 195 łóżko i 3 metry. Łazienka ten, to zostaje tu bagażnika 15 cm. I teraz zostaje bagażnika 15 cm. Stół, krzesła, gdzie to włożysz? No pod łóżko będziemy wsuwać. A nie, bo tu będzie łazienka. No właśnie. Tam to masz tak, tu zobacz ile gratów tam masz. No. Stół, łóżko, grill, ile tam rzeczy jest, nie? No. No, i masz tu jeszcze ile miejsca. No, tak, i w samochodzie jeszcze wozimy, no. Dobra, słuchajcie. Więc to trzeba wszystko przejść. Tak. Tak jak mówiłam, podpowiadajcie, uwzględniamy wszystkie za i przeciw i będziemy się dalej rozglądać. Także teraz tu już naprawdę się żegnamy. Łukaniu, teraz ty się żegnam, bo już się żegnam ja. Pa.